Mili goście, posłuchajcie legendy nieznanej dotąd nikomu. Roku pańskiego 1216 śląski książę Henryk Brodaty wraz ze swą małżonką Jadwigą oraz swymi dworzanami otwierali turniej rycerski na zamku. Zjawili się mężni bojowie z najdalszych stref księstwa, wystali wiszczoranki. Nagle harmider, cóż się dzieje? Czary jakieś nastąpiły. Oto grom z nieba i trzęsąca się ziemia zwiastują pojawienie się gości. Już ci wojowie prowadzą pacholęta, których jakże spektakularne przybycie przerwało Henrykowi widowisko. Cisza! Panie jesteście i skąd przybywacie? Czy zamiarem waszym jest grabić te ziemię, straszyć białogłowy, a mnie przyprawiać o frasunek? Elo, się spokoluzuj, my jesteśmy z twojej gimbazy i szliśmy właśnie na zakończenie roku. Aż tu pukło, pukło i gruchło i tu jesteśmy, jaki żal, co nie? Tłumacz, do mnie! Książę, moja koleżanka chciała powiedzieć, że jakimś trafem cofnęliśmy się o 800 lat. Jesteśmy uczniami szkoły twojego imienia, gimnazjum imienia Henryka Brodatego. Broda tego. A widzisz Jadwiga? A mówiłem, że zapuszczę. Co do waszego przybycia działy się tu już takie dziwy. Nie jesteście pierwszymi gośćmi, ale powiadasz, że chodzicie do szkoły nazwanej moim imieniem. To musi być bardzo zacna szkoła. Panie, tacy szkoleni nadadzą się jako żywa tarcza na turnieju. Cisza! Mam inną myśl. Weźmiecie udział w turnieju. Pokażecie, jakie umiejętności dała wam ta wspaniała szkoła. Bo sztuki retoryki i pięknego wysławiania się to wy raczej nie opanowaliście. Ależ opanowaliśmy! To zasługa naszych polonistek. Polonista to nie zawód, lecz hobby. Polonistą być nie życzę nikomu. Polonista po godzinach nie dorobi, choćby zabrał robotę do domu. Polonista nie wędruje po mieszkaniach, nie odzywa się wchodząc ze dworu, bardzo ładnie rozbieram zdania. Czy jest jakieś stare zdanie do rozbioru? Choćby szukał racji i pretekstów, i tak zawsze pozostaje na uboczu. Po mnie się ceni analizę tekstu od banalnej analizy moczu. Oświeceniem nie oświecisz sobie chaty, pozytywizm nie poprawi twojej pozycji. Poloniście starszą chude żebra, jak sztachety mizernego płotu.
Jak się raz jeden u lekarza rozebrał, to się składał z orzeczenia i z podmiotu. A jak jeden zleciał kiedyś z ławki, bo był gapa wyjątkowa i nie zguła, to zostały zeń. Cztery przydawki, dwa zaimki i partykuła. Ale ja go całuję w ramię, ale ja go podziwiam i cenię. A ty przed nim na kolana chamie, cały w złocie i Volkswagenie. Nasze panie od historii, pełne pasji, wręcz euforii, mówią dużo o przeszłości, aż tam czasem ciepną kości. Jak to kiedyś ludzie żyli, pracowali i walczyli. Jaki wojny przebieg miały, gdy na polach działacz miał i tak król, pierwszy, chrobry. Był dla swego ludu dobry. I tu dla was dobra rada, historyczek, nie przegadasz. No a jeszcze jest fizyka. Pani Zelek na nas czyha. Komu wstawić by tu buta? Tak, fizyka to pokuta. Ale grzecznie jej słuchamy, bo ja szczerze uwielbiam. Mimo dziwnych jej zapędów, elektrycznie ciszę. Mądrze prawicie, choć żeście młodzi. Ale zdradźcie mi, czy jesteście równie zwinni, co moi wojowie? Udowodnimy to swoim tańcem. Średniowiecznych stylizacji. Jednak czasem i najlepsi ponoszą porażki. Niektórzy uczniowie są wyjątkowo odporni na wszelkie nauczycielskie działania i nie dajemy rady ani polonista. Raymond za napisanie chłopów dostał nagrodę Wendla. Dziewczyna odbijała... Nie wiedziałam, że takie śmieszne będzie. Dziewczyna nad rzeką doiła krowę. W wodzie odbijało się na odwrót. Maćku usłyszał ten kokłyn i zobaczył wybiegającą z lasy jagiełkę. Nie radzi sobie z nimi pani od biologii. Błony komórkowe stanowią bardzo ważną funkcję w życiu komórki. Wiedzą, kogo wpuścić, a kogo wypuścić, czyli funkcję celnika. Serce ryby znajduje się w jej prawym, górnym rogu. Układ oddechowy służy do wydalania płuc z organizmu. Nie dał rady również pani geograf. Puszcza Rudnikowa to puszcza, w której ziemia jest trudna. Na szczytach Tatr są nagie turnie. Ani panie od muzyki. Chopin zaczynał na fortepianie, a skończył na obczyźnie. Ani żaden historyk. Na wsi panowała ciemnota, a także wójt. Chłop paszczyźniany chodził przygarbiony, ponieważ mieszkania były za ciasne. Nie dał rady również fizyk. Okręt żelazny wnosi się na powierzchni wody tylko dlatego, że jego powierzchnia jest mniejsza od powierzchni morza. Interferencja to nakładanie się ciał.
ani pani od sztuki. Matejko namalował kościuszkę pod Grunwaldem. Ani katecheci, choć tak się starają. Boga nie można usłyszeć, bo mówi za cicho. I do tego po łacinie. Tak, niektóre przypadki są beznadziejne. I słowa leczyny, lolo, obcerze. Panie, szkoda czasu, skróćmy ich o głowę. Będziecie no potrzebni nam tutaj. Małżonko moja miłościwa, tych trzech zostawimy tutaj. Pomogą w wyprawach lub na twoje będą wyłącznie posyłki. Mówiąc te słowa, Henryk nie wiedział jeszcze, że zyskał właśnie wiernych towarzyszy, obeznanych dotąd tylko teoretycznie w sztuce wojennej. Dzięki doskonałym pomysłom młodych przybyszów, jego wpływy zataczały coraz szersze kręgi. A wy idźcie w świat i sławcie imię moje. I działajcie na chlubę tej szkoły, a wstydu nam nie przynosi. I dziękujcie tym, którym rozwój swój zawdzięczacie. Za wspólnie spędzone 3 lata chcielibyśmy także zadedykować państwu utwór instrumentalny.